Piękna mapa przed nami. Ja tylko jeszcze sobie podejrzę. Dobrze. Pierwsza mapa pojedynku Paladyn kontra SLH. SLH w kolorze fioletowym, nocne elfy. I w kolorze niebieskim również nocne elfy, Paladyn. Sekretna dolina. Jeden i drugi zawodnik wysyła od razu pierwszego ognika. Z tego względu, że tutaj najczęściej stawiamy pradrzewca wojny i można wtedy ognikiem wylurować gnole i bardzo łatwo tego drzewca zniszczyć, więc Paladyn już pędzi. No i dokładnie, zawodnicy przypominają sobie tę mapę, bo ona jest bardzo stara. To ciekawe, SLH od razu robi drzewca po stronie mapy przeciwnika. Paladyn się na razie na to nie zdecydował. Ognik cały czas Paladyna dostępny. Widać, że będzie chyba u siebie po prostu Paladyn stawiał drzewca. Niedaleko drzewca SLH, wybuduje się troszeczkę później, więc pojedynek drzewców. A SLH coś tu kombinuje ognikiem. Już ognika rozstawia do budowy drzewca. Pierwsza pierwsza para bohaterów, kapłanki księżyca. Więc podobnie jak SLH walczył na Ankhesa na tej mapie, tak jak już wspominał na czacie, w krótkiej rozmowie z Paladynem, też księżycowa kapłanka była grana i przez jednego i przez drugiego nocnego elfa. I tutaj podobnie mirror księżycowych księżycowych kapłanek. Więc zmasowany atak łowczyń prawdopodobnie po obu stronach. Na razie pompowanie ogników z drzewa życia. No i zaczął się marsz entów. Pradrzewiec wojny SLH już powolutku ciśnie studnie Paladyna. Paladyn zaraz będzie miał swojego drzewca. A SLH, dom łowców, drugi pradrzewiec wojny i idzie zgładzić ognika Paladyna. Paladyn wykorzenił drzewko. No i najpierw poradzić sobie tym drzewem, któremu zaserwował SLH. Po pierwszym poziomie już widać, że dokładnie ta sama umiejętność, czyli płonąca strzała, wykorzystanie many do tego, żeby strzelać płonącym autoatakiem ze zwiększonymi obrażeniami. Paladyn nam pauzuje gierkę, ma jakieś lagi, jakieś spajki. Ja tutaj swojego pingu niestety nie widzę, jak to wygląda. SLH też ma lagi, ale przez laptopa. Więc nie wiem, czy będziemy powtarzali rozgrywkę, czy też nie. Jeżeli zawodnicy się na to zdecydują, bo jeszcze nam się nic nie wydarzyło, mogą jak najbardziej zrobić remake'a. Ale Paladyn mówi, że będzie grał. Więc gramy na tych spajkach. Oczywiście chcemy mieć jak najkorzystniejszy ping, jak najkorzystniejsze warunki do tego, żeby pokonać rywala. Na razie Paladyn musi naprawiać księżycową studnię. Późno się do tego zabrał. Będzie potrzebny jeszcze jeden ognik, mam wrażenie, jeżeli przyjdzie ta kapłanka księżycowa SLH, a już jest bardzo blisko. I cyk. Ostrzał. Wymiana, rotacja ogników. Tylko po to, by... O! I dostał za ten budynek także Paladyn punkty doświadczenia. Tylko po to, by nie marnować soku z księżycowych studni. Kapłanki księżyca, stutter stepping po jednej i po drugiej stronie, a SLH wie, że on ten pojedynek wygra, bo Paladyn już nie ma many. I Paladyn się ukrywa. O! A tak się ukrył i strzelił w plecy, to było zabawne. Ultrawizja, żeby zwiększyć pole widzenia w nocy. A właśnie wybija nam noc. Także dobrze jest tę ultrawizję posiadać. Paladyn tylko z jednego pradrzewca produkuje, drugiego wykorzenił. Pył ujawnienia na początek to jest dobry zakup, żeby móc odkryć jednostki, które ukrywają się w cieniu nocy, w ukryciu, którym dysponują niektóre jednostki nocnego elfa, łowczynie, łuczniczki i sama też kapłanka księżycowa oraz strażniczka, czyli Majew, bohaterka nocnych elfów. To są te cztery jednostki, które mają ukrycie u nocnego elfa tak naprawdę. Paladyn krypuje, SLH idzie z kolejną próbą ataku prawdopodobnie. No i tu powinien być poziom drugi dla Paladyna i od razu dobrana aura. Księżycowe studnie mają sporo soczku.
Nie chcę się pomylić. Ojojoj, jakby tutaj SLH podkradł, to by było to fantastyczne, małe zwycięstwo, ale na razie tego małego zwycięstwa nie ma. No i pamiętajmy, że SLH posiada manę na swojej bohaterce, więc będzie cały czas mógł strzelać płonącymi strzałami. Paladyn na razie tej many za wiele nie posiada, bo już ją wykorzystał, żeby zniszczyć drzewca wojny. Bardzo podobne limity. Natomiast Paladyn wysunął się na prowadzenie, jeśli chodzi o poziom bohatera, i już dysponuje aurą celnego strzału. 10% zwiększone obrażenia dla wszystkich jednostek, które atakują z dystansu. Czyli dla łowczyń, dla kapłanki księżyca. SLH bardzo małe obozowisko. 5 łowczyniami robić takie obozowisko nie jest wcale przyjemnie, z tego względu, że no po prostu chciałby coś większego SLH z mapy ścisnąć i wtedy szybciej dopompować ten drugi poziom, mieć aurę. W innym wypadku to Paladyna armia ma plus 2 do damage'u. I Paladyn próbuje być agresywny i ta próba opłaci się prawdopodobnie Paladynowi. SLH ma więcej łowczyń, przynajmniej na razie. 5 łowczyń już dla Paladyna dobiega, ale SLH blisko swojej bazy, więc tu można rozpocząć produkcję. Paladyn przemienia główny budynek, SLH zresztą też. Są ulepszenia po stronie Paladyna do obrażeń. SLH bardzo spokojnie. Mniejsza agresja niż w tym pojedynku na Ankhesa. Więcej, jak to się mówi, spokoju. Natomiast Paladyn bierze ważniejsze obozowiska z mapy. Sklepy goblinów też bardzo istotne. Mamy je dwa. I z ogra wypada duży item, który możemy wykorzystać jednorazowo. W tym wypadku dla Paladyna wypadł ten item, czyli potion do HP plus 500 HP. Bardzo fajny. I Paladyn jest bliżej poziomu trzeciego. SLH dopiero co wbił drugi. Więc jest taki krok do tyłu. A w Mirrorze krok do tyłu to już jest... No, jest już dużo niestety. To nie jest pół kroku, to jest krok faktycznie, bo level prawie różnicy robi dużo. No właśnie Paladyn trzeci poziom dobija łowczyniami. Tyk. No i będzie na drugi poziom aura przy takiej masie jednostek. Teraz o 20% zwiększone obrażenia, plus 4 z tym ulepszeniem, plus 1 do obrażeń. SLH tymczasem rozpoczyna zabawę przy swojej kopalni. Ale do poziomu trzeciego jeszcze troszkę braknie. Pierścień regeneracji, przyjemny przedmiot, 2 HP regeny na sekundę. To jest naprawdę dużo w tych długich walkach. Też można mniej tego księżycowego soku marnować do podleczenia Herosa. No ale dalej to jest poziom drugi aury do pierwszego, więc SLH i jego obrażenia plus 2 kontra plus 4 Paladyna i jego łowczyń. Na razie więcej Paladyn upgrade'ów nie robi, SLH także nie zamierza, zaraz się przemieni, właściwie już się przemienił główny budynek dla jednego i dla drugiego zawodnika. Trzeba myśleć o drugim bohaterze, jest alchemik dla Paladyna, SLH jeszcze drugiego bohatera nie posiada. Paladyn robi ulepszenia? Nie, dalej nie robi ulepszeń. No i trójeczka dla SLH, więc teraz i jego łowczynie. O, pierścień ochrony, księga zwinności. Fajnie, bardziej tankowata. 50 limity do 44. No widać, że tutaj brakuje SLH po prostu bohatera za 5 jednostek jedzenia, by móc się przeciwnikiem pojedynkować. A alchemik zmniejsza pancerz. I zniszczona jedna ze studni SLH. Trzeba ją odbudować. Od razu buduje dwie. W razie gdyby zdarzyła się podobna sytuacja. Paladyn tymczasem z Tower Rushem 3 prastarych obrońców buduje. SLH musi wyjść do przodu, w innym wypadku będzie w ciężkiej sytuacji. Pamiętajmy, że on nie może produkować jednostek, bo jest teraz zablokowany. Supply stack żywności ma za dużo w stosunku do tych księżycowych studni. A Paladyn ze zwojem jeszcze i leczenia, i ochrony. No SLH może z tego po prostu nie wyjść. To może jest jedna bitwa, która przechyli szale zwycięstwa na korzyść Paladyna. Pierwsza łowczyni SLH ginie, mikro po jednej i po drugiej stronie, ale Paladyn na razie wychodzi z tego wszystkiego lepiej. On na razie żadnej łowczyni nie stracił, a już drugą zabił. No i te wszystkie statystyki na tak zmasowanej armii. GG, well played. 1-0 dla Paladyna.